Historia, w której wspólnie czynny udział bierzemy. Rozpoczyna się w dniu, gdy ojciec z matką krzyżują geny. Następne miechy w łonie matki się obracamy. O dziwo zawrotów głowy nie odczuwamy. Mamy swój dzień nazywany narodziny. Lekarz odcina nas w nim od matczynej pępowiny. Przychodzimy na świat, krzyczymy w niebo głosy. Odejść z niego można w butach, pierwszy krok na nim jest bosy. Twoje losy w cudzych rękach, jaka jest twoja rodzina? Cieszą się na twój widok, mogą też go przeklinać w głównej mierze. Będą oddziaływać na ciebie, wychowywać wedle własnych przekonań albo ich jebiesz. Nie wiesz co cię czeka, szczęśliwi nieświadomi. Nim wyrobimy pojęcie o własnej autonomii, czujemy się jak niewidomi i głuchoniemi. Czołgamy, raczkujemy, w końcu stąpamy po ziemi. Biegniemy, jedziemy, wzbijamy, fruniemy. Jednym słowem mówiąc ewoluujemy. Dokąd zmierzamy nie wiemy, żadnej gwarancji nie mamy. Czy nie pożałujemy tego z czego nie skorzystamy? Masz całe życie na zdobycie tego o czym marzysz. Nie zapominaj jednak o utracie własnej twarzy. Są tacy co dla garzy w rolę potrafią się wcielić. Będą oczerniali ciebie chcąc siebie wybielić. Masz całe życie na zdobycie tego o czym marzysz. Nie zapominaj jednak o utracie własnej twarzy. Są tacy co dla garzy w rolę potrafią się wcielić. Będą oczerniali ciebie chcąc siebie wybielić. Przebijamy na podglądzie wstecz do dni pierwszych lekcji. Zaczynamy polegać na swoich zmysłach percepcji. Potrafimy obserwować, rozróżniać barwy głosu. Odczuwamy pragnienie, głód, smród papierosów. Oddychamy, załatwiamy potrzeby fizjologiczne. Po rodzicach nabywamy cechy, które są dziedziczne, charakterystyczne. Drzewo genealogiczne, słuchasz serca? To nie wszystko jest logiczne. Mamy dwie półkule mózgowe, jak kupić sterowniczy. Powątpiewam, czy aby na pewno wszystkich to dotyczy. Chcesz obliczyć przyszłość swą za pomocą cyfer. Nie znasz wyższych wartości, inspiruje cię Lucyfer. Analizujesz, decydujesz, miłość czy nienawiść. Możesz dać komuś życie lub go zabić. Rozwijać własne talenty albo je zaprzepaścić. Lecisz pod niebiosa lub głową w dół przepaści. Dajesz słowo, pamiętaj, wprowadź je w czyny lub zachowaj je na regale z napisem science fiction. Możesz uprzykrzyć życie lub umilić je komuś. Ostateczna decyzja należy do ciebie, ziomuś. Masz całe życie na zdobycie tego o czym marzysz. Nie zapominaj jednak o utracie własnej twarzy. Są tacy co dla garzy w rolę potrafią się wcielić. Będą oczerniali ciebie chcąc siebie wybielić. Masz całe życie na zdobycie tego o czym marzysz. Nie zapominaj jednak o utracie własnej twarzy. Są tacy co dla garzy w rolę potrafią się wcielić. Będą oczerniali ciebie chcąc siebie wybielić. Albinos, latynos, azjata, afroamerykanin. Kolor skóry nie gra roli. Jesteśmy tacy sami, skonstruowani wszyscy na Boże podobieństwo. Czy wiesz, że jesteś potomkiem małpy, to szaleństwo, okrucieństwo. Skąd to bliżej nam do zwierząt? Wartości materialne w namacalne ludzie wierzą. Nie darzą się sympatią niemalże na całym globie. Czy traktujesz bliźniego jak równego sobie? Może obie z tych teorii wydają ci się wątpliwe. Nie dbasz o to, zaciągasz się jointem i popijasz piwem. Nie mówię ci co niewłaściwe jest, a co dobre twoje życie. Zrobisz co uznajesz za stosowne, płacąc pięknym za nadobne. Wedle własnych zasad może modlisz się i czcisz bożka zwanego kasa. Rasa materialna to totalna zagłada. Widzę niejednego pełzającego w swym gównie gada. Plejada ludzi budzi we mnie wątpliwość. Co ten typ marudzi? Zebrało mu się na miłość boską. Razi mnie światło dzienne. Cały obraz zanika niczym marzenie senne.